Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ewenement w naszych czasach. Jeden z nielicznych pozostałych prawdziwie polskich browarów, niewykupionych przez żadną zachodnią korporację. Wycieczka za chwilę się zacznie, a ja pokażę w gablocie, jakie tutaj cudeńka, jakie piwa się znajdują ciekawe. Bo to jest Lubuskie Muzeum Browarnictwa w Witnicy. No i piwa Lubusz, Lubuskie, Lubuszkie Zielone, Celtyk, Lager mamy. Mamy podpiwek, kwas chlebowy, pszeniczne, gromada, muzealne. Te muzealne w takiej butelce starodawnej za 20 zł. Jagodowe, wiśniowe, malinowe, melon, proszę bardzo. Porter. Nie, bo ja tu słyszę. No i tu można sobie w paletach kupić takie piweczko właśnie. I ja kupiłem paletę takiego zielonego. Zaraz, cała grupa idzie najpierw na dwór. Ja będę się wlógł na samym końcu, żeby nikomu nie przeszkadzać. No i oczywiście poubierali nas w słuchawki, w takie białe kaftany bezpieczeństwa. I jeszcze takie mamy przewodniki na szyi. Także będzie w dniu dzisiejszym linia produkcyjna. A będzie degustacja. No i oczywiście sklep. O, tutaj są te właśnie białe kaftany bezpieczeństwa. Także doigrałem się i wreszcie ten kaftan mam. Pan tu instruuje, jak używać audioprzewodnika, a ja się oddalę troszeczkę od grupy i pokażę ten mural, który jest tutaj namalowany na ścianie browaru. Tutaj jest nawet napis, data powstania browaru, i to zaraz muszę sfotografować. Tam jeszcze jest ciąg dalszy, tylko niestety tym samochodem ciężarowym tak się ustawił, że nic nie idzie zobaczyć. Także chwilę zrobię fotopauzy. A teraz idziemy do warzelni. Zobaczymy, czy się uda coś nagrać. No niestety, o, ile jest tutaj. Browar ten nie produkuje piwa w puszkach. Wszystkie piwa, jakie tutaj można kupić, są w szkle. Nie ma też tej profanacji, że to jest plastik. Taki fajny pulpit sterowniczy. No, przepisu na piwo raczej tutaj nie nagram, ale pokażę chociaż troszeczkę te kotły, w których się waży te piwo, tą brzeczkę, tak jak głos mówił. Niestety, no nie mogę, idę już dalej, nie mogę doświetlać, by mnie to zdradziło. To jest pierwszy kocioł, w którym się wszystko zaczyna, cały proces. I teraz drożdownia. Tanki pośrednie. Pachnie już tutaj bardzo ładnie takim słodem. Taki fajny, fajny zapach. Ale
Czekaj, aż muszę na moment zaświecić. Zobaczcie. Tu jest jeszcze takie pomieszczenie. Tutaj zimno w tym pomieszczeniu. Tu jest fajne pomieszczenie. Zobaczcie, jakie gadzie, ile tego jest. Podłoga dość śliska. Wszędzie pachnie piwem. Ja już idę dalej za grupą, żeby mi nie uciekło. Aha, przechodzimy tam dalej. Okej. Tutaj mamy kolejne pomieszczenie, w którym jest wymiennik ciepła, ponieważ gotowa brzeczka musi, zanim będzie dalej obrabiana, musi zostać schłodzona. Już przechodzę dalej. No i teraz chyba przechodzimy do pomieszczenia, gdzie piwo jest rozlewane do butelek. Tutaj widać, wszędzie na placu stoją skrzynki. Tutaj puste butelki z takimi znaczkami. Tu jeszcze jakieś studnie są. Tutaj jest maszyna do napełniania takich beczek. No i przechodzimy dalej do rozlewi. No i tak wygląda taśma, w której piwa są rozlewane. Niestety wszystko teraz stoi, nie działa. Jak byłem w browarze w Tyskim, to te taśmy tutaj pięknie jeździły. To wszystko tańczyło. Tutaj jest taka wielka maszyna, która chyba pasteryzuje te piwa, wyparza. Ewentualnie myje butelki, bo tam widać jakieś stare etykiety leżą. No i już ponownie wychodzimy na zewnątrz. I to chyba będzie koniec tej wycieczki. No i nareszcie jestem w takim miejscu, gdzie można swobodnie sobie pofilmować i pofotografować. Swobodnie to jest słowo troszeczkę na wyrost, jeżeli grupa liczy 30 osób. A tutaj jest już ostatnia kondygnacja tego browaru, tej części muzealnej. I zaraz przejdę sobie pokazać, co tutaj mają ciekawego. A właśnie mają takie fajne tablice, stare, jeszcze po niemieckie. Tutaj się zachował napis Grünberg, czyli Zielona Góra. Tutaj jest Guben, czyli Guben. Browar Witnica. No i na dalszą część sobie poczekam, aż grupa wyjdzie. Ewentualnie pomieszam kolejność i zamiast pokazywać trzecie piętro przytłumione przez ludzi, to wejdę teraz na piętro drugie, gdzie nikogo nie ma i gdzie będę mógł swobodnie pokazać wam właśnie, jak te muzeum wygląda. A jak oni przyjdą tu, to wtedy ja pójdę tam. I tutaj mają, pamiętacie jeszcze napój mulatek? To właśnie, a z Lubniewic to był. Piwo Lubusz, jasne, pełne. Pils Gorzowski. I tutaj mamy taką kać fermentacyjną, pokazaną, jak ona wygląda.
O, tu pan przyszedł już sobie zupełnie oddzielnie. Tutaj mamy ten butelkę z kapsli i różnego rodzaju kolekcje podkładek pod piwa oraz skrzynki, jakich się obecnie nie stosuje, bo to są skrzynki jeszcze z dawnych czasów. Zobaczcie, drewniane takie kraty. Tu jest waga. Kociołek piękny, cały aluminiowy. Nalewaki do piwa. Jubilat, browar Zielona Góra. Zobaczcie, no ale co zostało z naszego browaru zielonogórskiego? Nic nie zostało, jedna wielka ruina. Tutaj młyneczek, jakiś taki ręczny, do ziarna. I jeszcze tutaj pokażę takie kosze zasypowe właśnie do tego ziarna, które najpierw musiało podlegać przygotowaniu. No i wózeczek typu Japonka. Tutaj waga takiego typu. No to jest wszystko ponazywane. Siewnik ręczny z 1930 roku. Tutaj znalazłem właśnie informacje. No i te kratki. Jak one są ponazywane? Aha, to tylko jest miejscowość. Tu jest Skoszczynia nad Odrą. Tutaj z Gubina. Zresztą się zachował napis Guben. Tutaj Gorzów Wielkopolski. Tu jest Witnica. Szukam Zielonej Góry, nie mogę tutaj znaleźć. Tu znowu mamy Stożymia, ze Świebodzina. Jest i Zielona Góra. Zobaczcie, tu jest Zielona Góra. I Grynberg. Zobaczcie, jest Grynberg na kratce napisane. No i grupa sobie przyszła tutaj, a ja se pójdę teraz tam. No i teraz mogę pokazać tą część, która została opuszczona przez grupę i tu pokazać, co to jest. Waga automatyczna 100-kilogramowa, służąca do odmierzania ziarna. Czyli tak, odmierzała porcję ziarna, sypała do kosza. Tu cały jest proces produkcji. Granulat drożdżowy. Różnego rodzaju można sobie tutaj popróbować. Jęczmień. Chmiel. Aha, tutaj też był właśnie, tu było drożdże z chmielem na tej tablicy. Ja jeszcze postaram się porobić zdjęcia. No i tutaj różne rodzaje zbóż. Karmelowy ciemny, karmelowy jasny, monachijski, jęczmienny, jasny, pszeniczny, paleale, karmelowy ciemny. Tutaj stoi taka maszynka fajna, liczydło, beczki, skrzynki drewniane z browaru Witnica. Drewniana kać zacierna z 1890 roku. To jest właśnie to. Odbiornik radiowy z czasów Handke 1935-1945. Pompka do beczki drewnianej. Worek na kartofle. Pług do spulchniania mokrego słodu. Maszyna Singer. Mapa została. Zobaczcie, jaka stara mapa. 1890... Aha, to radło. Przepraszam, tutaj mamy radło. No i tutaj porobię jeszcze parę tych zdjęć i lecę dalej, bo nie chcę, żeby mnie ominęła degustacja. Aha, śrutowniki to są, widzicie, to jest śrutownik i to też jest śrutownik. Właśnie już jestem po degustacji, nieco ubrzdingolony tym piwem. Zanim wsiądę do samochodu, to będę musiał rowerem pojeździć chyba ze 3 godziny, no ale degustacja nie odbywa się w tym miejscu. To jest coś takiego, co się nazywa koryto Granta, czyli koryto brzeczkowe. Tak to wygląda.
Grupa już wychodzi, wszyscy nawaleni, a ja tutaj jeszcze pokażę, jakie były etykiety, począwszy od roku 1950. Jak to właśnie zmieniało się na przestrzeni lat. Mulatek, Lubusz. Lubusz nazwa do tej pory się zachowała. Pils Gorzowski. Tutaj mamy 7,5%. Bos mocny. Zobaczcie. I to są lata 90. Wit. Wit Premium. 2000 rok. Lubuskie Zielone. Piwo naturalne jasne. Koźlak. Diabelsko mocne, 7%. Mieszko, Czarny Bos, Mocny Wawrzyn. Pan mówi, że, tak, że mieszka pił. Bardzo młody człowiek. 80 rok. No i tutaj mamy rok 2000. I w 2000 roku te etykiety były owalne. Celtyckie już było. Słodkie, limę, piwo czekoladowe, proszę bardzo. Teraz chyba nie, teraz też jest czekoladowe, ale nam nie dali spróbować tego czekoladowego. Miodowe, aloes i mięta, proszę bardzo, jabłkowe, imbirowe, cytrynowe, wiśniowe. Naprawdę, bardzo mi smakowało piwo wiśniowe. Tak czuć fajnie taką wisienkę, tak jak były kiedyś te wina sherry. To wiśniowe. Tu jest tablica pamiątkowa długoletnich pracowników browaru. To też muszę ich uhonorować. Muszę tak chociaż przejechać kamerą, żeby było widać tych pracowników, bo naprawdę mogą być z siebie dumni. Robią świetne piwo. Szkoda, że to piwo jest, nie ma zasięgu ogólnokrajowego, tylko ma zasięg lokalny. Tutaj widać, że niektórzy pracownicy już no niestety odeszli, o czym świadczą daty. Tutaj gablota taka po prostu różnych pamiątek związanych z browarnictwem, ale są nawet nasze stare pieniądze komunistyczne, zobaczcie. 10 tysięcy złotych nawet jest. Maszyna jakaś do liczenia, telefon. Tutaj butelki jeszcze po niemieckie. No i tutaj już pan, który nas odprowadzał, który częstował tym pysznym trunkiem, który teraz pokazuje w lodówce. I bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do opisów pod tym filmem. Także tam jeszcze co nieco pokażę wam więcej. Lokalizacja oczywiście będzie na mapie. No i ja pędzę do sklepiku zakupić sobie taki fajny browarek, który mi smakował najbardziej. Chociaż już dzisiaj całą skrzyneczkę tego zielonego kupiłem, ale jeszcze dokupię wiśniowe. Dziękuję za uwagę.